Welcome Cię z Państwem bardzo serdecznie. Nową i pierwszą postacią w roku 2019, którą pragnę Wam zaprezentować, będzie bohater Sylas. Informacje o tym bohaterze zostały ujawnione w dniu dzisiejszym. Umiejętnością bierną tej postaci jest petrucytowa eksplozja. Porzucając zaklęcie, następny atak Sylasa zakręci łańcuchami wokół niego, zadając obrażenia pobliskim wrogom. Kolejną umiejętnością jest smagnięcie łańcuchem. Sylas smaga swoimi łańcuchami, zadając obrażenia wrogom, nieznacznie ich spowalniając. Po krótkiej chwili miejsce, w którym łańcuchy się zbiegają, wybucha, nakładając większe spowolnienie i ponownie zadając obrażenia wrogom. Następną umiejętnością jest królobójca. Sylas rzuca się na swój cel i wymierza mu potężny cios, zadając obrażenia i lecząc się. Jeżeli wróg ma mało zdrowia, obrażenia będą zwiększone, a jeżeli to Sylas ma mało zdrowia, będzie zwiększone leczenie. Przedostatnią umiejętnością jest uprowadzenie. Sylas doskakuje i osłania się tarczą. Przez chwilę może użyć tej umiejętności ponownie i uderzyć swoimi łańcuchami, ogłuszając, zadając obrażenia i przyciągając się do pierwszego trafionego wroga. Ostatnią super umiejętnością jest przejęcie. Sylas przejmuje super umiejętność wroga na własny użytek. Wrogowie wciąż mogą używać swojej super umiejętności, gdy Sylas je zabierze. Natomiast Sylas może zabrać super umiejętność wrogowi tylko wtedy, kiedy przejęcie jest gotowe, ale potem przez chwilę nie może przejąć super umiejętności tego samego wroga. Aktualnie na ekranie pojawia Wam się wygląd postaci, a tak wygląda najnowsza skórka, o której nam wiadomo. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli chcecie, napiszcie swoją opinię w komentarzu. Czy ta postać jest za mocna, czy ta postać jest dobra, czy w ogóle tej postaci nie powinno być w grze. A w opisie zamieszczam film z filmikiem i opisami, którymi wspomagałem się w tym filmie. Strzała!